Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj temat zabudowa pod ukośnicę. Tą zabudowę wykonałem kilka miesięcy temu, wyszła super, działa super, pora to dokończyć, słuchajcie. Tak jak mówiłem w tamtym filmie, będę kładł tutaj jeszcze blaty z dwóch stron, blaty wykonane z surowego MDF-u, zamówione już, mało tego, dostałem już wiadomość, że są do odebrania w stolarni, także za chwilę wsiadam w busa i po niej jadę. Mało tego, chcę to już zrobić na gotowo, porządnie, jest pewna rzecz, która mnie bardzo irytuje w tej ukośnicy. Sprzęt super, pięknie działa, super, ale czegoś mi tutaj brakuje, dlatego zakupiłem sobie taki zestaw, słuchajcie, przykładnic pod ukośnicę. To Wam za chwilę wypakuję, pokażę, wytłumaczę, jak chcę to zamontować, bo montaż w moim wydaniu będzie troszeczkę inny niż przewiduje to producent. Właśnie dlatego, żebym miał taką funkcję, której mi tutaj brakuje. Nie bez powodu stoi tutaj też laptop. Zostały zaprojektowane dwa takie, znaczy w sumie jeden, ale potrzebuję dwie sztuki. Takie komponenty, one się już drukują, wezmę aparat, pokażę Wam, szybciutko opowiem, o co mi chodzi, później podejdziemy, rozpakujemy to, ja za ten czas przywiozę materiał i bierzemy się do pracy. Dobra, pogoda nie za bardzo, słuchajcie, materiał jest tutaj, wszystko mamy tutaj, formatki wstępnie pocięte, te będę musiał przeciąć jeszcze na pół, bo 80 mm to jest wszystko, co oni mi zaoferowali, co chodzi o szerokość cięcia, ale to nie ma problemu, ja sobie dotknę. Jak zobaczycie, tutaj mamy jeszcze jedną taką wielką formatkę, 2 metry na metr. To jest oczywiście materiał na nowy blat do stołu, także będziemy robić szablon, będziemy wiercić teraz już naprawdę tak, jak to powinno być, frezować otwory pod imaki, ale to oczywiście nie dzisiaj, do tego wrócimy. Dobra, ja to wszystko zabieram do warsztatu i działamy. Dobra, jestem z powrotem, słuchajcie, wszystko mam już na stole, tutaj ten zestaw przykładnicy, prowadnicy do ukośnicy mam wypakowany. Słuchajcie, takie dwa długie profile, porządne, fajne profile aluminiowe. Każdy o długości 1,20 m, czyli z lewej i z prawej strony. Wyjdzie konkret. Słuchajcie, po co drukarka, po co komputer? Zaprojektowałem sobie na szybciutko dwie takie zaślepki. Są to, słuchajcie, zaślepki do tych oto profili przykładnicy. One będą tutaj wbijane. Teraz się drukują, praktycznie mamy już połowę wydruku, 2 godziny 14 minut dwa takie elementy pokazywało. Ja już jeden mam tutaj zainstalowany, drukuję dlatego, że oczywiście nie pomyślałem, że jest mi potrzebny lewy i prawy. Ja zaprojektowałem jeden, wydrukowałem dwie sztuki, no ale to nie o to chodzi. Potrzebuję to tylko, to ma grubość 10 mm, potrzebuję to tylko od strony tarczy. Bo tak jak mówiłem, będę to montował troszeczkę inaczej, ale do tego dojdziemy. Materiał, mamy tutaj materiał, dwie formatki, te największe to jest lewy i prawy blat. I tutaj ten element, słuchajcie, ten element będzie rozcięty na po 5 cm, bo tak jak mówiłem, na stolarni 80 mm powiedzieli mi, że to jest minimalna szerokość cięcia. Także nie ma problemu, ja sobie to przetnę i to będzie służyło temu, że ta formatka jest szersza o 5 cm od tych blatów. Tu będzie doklejone, pogrubione, tak jakby teraz razy dwa. To zobaczycie, szybciutko to zrobimy raz dwa. No i oczywiście w blatach będziemy frezować rowki pod te profile TO-owe. To też będzie zamontowane w troszeczkę inny sposób. Generalnie powinno się to mocować takie profile po jednym profilu. Słuchajcie, czekajcie, szybciutko Wam pokażę. Po jednym profilu od brzegu, tak żeby można było sobie tutaj ściskiem wjechać albo jakimś dociskiem i zablokować. Ja to będę mocował z drugiej strony, czyli od ściany. Najprawdopodobniej taki jest pierwszy pomysł i pewnie tak zostanie. A to dlatego, że będę chciał po prostu odsuwać te burty, te przykładnice. Po prostu jak nie będę ich używał, to będę je odsuwał pod ścianę. Będzie tu jeszcze troszeczkę inny system, że tak powiem, wykorzystania tych przykładnic pokazany. W sumie nic nie trzeba tam przerabiać, wszystko jest, tylko przez przypadek na to wpadłem, a bo mi zależało, tak jak mówię, właśnie na... Aha, czego mi brakuje w tej ukośnicy? Słuchajcie, ukośnica super, wiadomo, nie? Bardzo fajny sprzęt, to nie podlega dyskusji, ale bardzo mnie denerwuje i brakuje mi tu po prostu miary. Już nie mówię, żeby tutaj sobie, wiadomo, przedłużyć te burty, ale słuchajcie, no... Nie ma tutaj żadnej miary, nic z tych rzeczy. Za każdym razem trzeba to mierzyć jakimś sposobem i tak dalej. Ja rozumiem, że ta ukośnica ma genialny patent odnośnie... Teraz bym musiał coś tu podłożyć, słuchajcie, bo nie mam wam jak pokazać. Czekajcie. Dobra, dajmy jakąkolwiek listewkę. Słuchajcie, ja rozumiem, że ona ma
Słuchajcie, ten laser, to nawet nie jest laser, to jest po prostu takie oświetlenie, które działa, że rzuca cień i, cień jest po prostu grubością tarczy, to jest bardzo dokładne, niezależnie jaką tarczę założymy, to ten cień będzie grubszy lub cieńszy i to jest mega, ale no, co nie zmienia faktu, że musimy mieć po prostu linię narysowaną, gdzie chcemy przeciąć materiał. Jeżeli robimy po jednej sztuce dwie, to ok. Jeżeli mamy cięcia powtarzalne, to na pewno coś takiego nam się przyda. Mi takiej miary bardzo brakuje i dlatego chcę to zrobić. Chcę to zrobić w troszeczkę inny sposób. Te przykładnice będą sięgać aż dotąd. Nie będą przedłużeniem tych przykładnic. Jak to zrobię, jaki mam na to pomysł, jaki mam pomysł, żeby tego używać bezpiecznie, to zobaczycie oglądając dalej ten film. Tu jeszcze zapomniałem Wam pokazać, tu jeszcze mamy oczywiście środek, czyli ta formatka, to na dole to jest resztówka z całej płyty, ta formatka to jest po prostu tam ten środek, gdzie stoi ukośnica, tam oczywiście też będzie MDF, no i to jest pogrubienie tej formatki, tak to będzie działać. Słuchajcie, te formatki, lewy blat, prawy blat, środek plus tamto pogrubienie i tutaj mamy jeszcze formatkę 1000 na 2000 mm, czyli to będzie oczywiście nowy blat do tego stołu. Będziemy robić konkret, tak jak wspominałem na innych filmach. Będę wykonywał szablon pod takie otwory, pod imaki. Zobaczycie to już w niedalekiej przyszłości, także już Was teraz zapraszam. Dobra, wracam do pracy. Dobra, stanowisko mam czyste, już wszystko pościągałem sobie tutaj, teraz będę montował tutaj blaty, materiał mam na stole, również cały ten zestaw przykładnicy pod ukośnicę wyciągnąłem, rozpakowałem, słuchajcie, jeszcze raz Wam pokażę tutaj teraz na spokojnie, już dobrze widać, takie dwa fajne profile, grube profile, 1,20 m każdy, także razem wyjdzie naprawdę konkret, 4 takie piękne zielone profile TO-owe, to są profile do montażu poprzecznego, do regulacji tych burt oczywiście. Fajna miarka, przyjrzałem się jej, ona ma 0 na środku i jest odliczana w prawo do 1,60 m i w lewo do 1,60 m, także fajnie będzie to czytelnie, wystarczy ją przyciąć, dobrze przykleić i będzie super. Zestaw tutaj śrub i pokręteł do mocowania, tutaj mam to fajnie ułożone, to Wam pokażę. Pokrętła konkretne, fajne, ładne, tutaj się nie ma do czego doczepić. I mamy oczywiście takie śruby z takim łbem, który wchodzi nam do profila. I tutaj dalej mamy nakrętki kwadratowe. Też oczywiście one się, wsuwa tutaj w profil. Motylkami blokujemy profil do kątownika i jest to zamontowane. Flip stop, czyli taki zderzak. I tutaj już widzimy, proszę bardzo, zakupione to zostało w sklepie Woodfan. Sklep mojego kolegi, słuchajcie, bardzo fajny sklep, jeżeli chcecie zrobić coś raz, a porządnie na lata, tam znajdziecie kupę tego typu gadżetów, profile, nie profile, naprawdę polecam pooglądać, nie wiadomo kiedy Wam się to przyda, będziecie wiedzieć, gdzie czegoś takiego szukać, że tak powiem, dostępnego od ręki. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za montaż tego, dotniemy te blaty, później będziemy frezować, zaczniemy od frezowania rowków pod te profile. I tutaj zobaczcie, już przygotowałem sobie frezareczkę. Tak jest, frezarka Bosch wraca do łask. To nie jest nowy nabytek. Mam ją już ze 6 lat, ale wyście jej mogli nie widzieć. Dlatego, że cały czas była po prostu pod stołem. Pod tym moim kombo, jeszcze ze starego warsztatu miałem takie kombo. Ona sobie tam pod spodem siedziała. Teraz kombo już zostało zlikwidowane, także frezarka będzie pracować u góry. Dobra, wracam do roboty. Montuję, przycinam te blaty, frezuję rowki. I bierzemy się za montaż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Dobra, pierwszy blat mamy, powiedzmy, gotowy, przygotowany. Jest tutaj pogrubiony z przodu, jak widzieliście. Zaokrąglony. Tutaj krawędzie są wszystkie zaoblone. No i są wyfrezowane rowki pod te titraki. No skłamałbym, jakbym powiedział, że wszystko było pięknie. Też nie będę tego tak wycinał, słuchajcie, żeby to poukrywać. Ja nie mam problemu z pokazywaniem takich rzeczy. Nawet bym powiedział, chętnie to pokazuję, przynajmniej początkujący majsterkowicze, jak zaczynają coś działać i im nie wychodzi, no to się nie zniechęcają, bo nie jest tak, że będziesz oglądał później takiego majstra na YouTubie, gdzie wszystko mu pięknie wychodzi, no a ty zaczynasz i nagle coś się dzieje, to w końcu pomyślisz, że no, że się do tego nie nadajesz. Nie jest tak wcale, słuchajcie. Zobaczcie, tu mi frezarka uciekła, także mam tutaj dwa takie babole. Pozbieram sobie ten pył. Generalnie o co chodzi? No słuchajcie, frezarka super ładnie, pięknie doświetla miejsce, to pomaga, ale ja nie mam tego krójca do odciągu i ten MDF mnie po prostu pokonał. On jest tak kurde uporczliwy, że no jak zacząłem to frezować, to po prostu tego pyłu było tyle, że to mnie rozproszyło. No bo zaczął mi on po prostu dmuchać gdzieś tutaj po mnie i no i tutaj mi ta frezarka niestety uciekła. Próbowałem tam później coś wykombinować na trytytki, żeby tutaj, wiecie, krócej z odkurzacza dać, ale to tam praktycznie nie działało. I to znowu kolejny raz, właśnie przez to, że ta rura mi się zahaczyła, tu mi kapkę uciekło, ale tu już naprawdę kapkę. Generalnie pozbieram ten pył, to jest MDF, w miarę jednolity materiał, także zrobię sobie szpachlę i to na koniec te ubytki tutaj uzupełnię. Podejrzewam, że nie będzie tego widać. Ale tak jak mówię, pokazuję to, no co, albo będę musiał gdzieś poszukać takiego krójca do takiej frezarki, o ile idzie coś takiego dokupić. Tu powinno być takie, to nawet widać, że jest tutaj pęknięte. To po prostu jak ta frezarka była w kombo do góry nogami i ja miałem tą windę, to ten krócic na początku był, dźwignąłem to za wysoko i no i po prostu ta winda złamała ten krócic do odciągu. No i nie ma go teraz, także jak ktoś wie, gdzie takie rzeczy dokupić, takie części na przykład do takiej frezarki, no to piszcie śmiało w komentarzu, ja nie będę musiał aż tak długo szukać. A tyle, no bierzemy się za drugi blat, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, to wszystko jest do uratowania. Aha, tutaj słuchajcie, zatrzymałem się na początku wcześniej, bo chciałem to po prostu wykańczać dłutem, ale z drugiej strony myślę, kurde, mam drukarkę, teraz tam się bawię, zaprojektuję takie grzybki. Takie grzybki, które będą wchodzić tutaj w ten profil i tu nam będą uzupełniać te zaokrągloną część. Tutaj sobie ustawiłem zderzak, ten zderzak mi się przydał już do drugiego blatu. Tutaj frezarka po prostu dochodzi, opiera się, więc no więc mamy po prostu wyfrezowane do takiej samej odległości kolejne rowki. I tyle, szyna z zagłębiarki, oczywiście byle kawałek prostej kantówki też może być. Złapana ściskami. U mnie w tej frezarce jest 80 mm od osi freza, także to trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że drugi blat pójdzie mi już idealnie. To się muszę bardziej skupić. No nie ukrywam, że no, mam problem z tym frezowaniem. Nie powinno się tak frezować. Zwłaszcza MDF-u. No, drewno to tam jest do ogarnięcia tam kilka sekund, ale ten MDF tak pyli, że naprawdę ja idę po maskę i słuchajcie, raz, dwa zrobię te dwa kolejne rowki. Mam nadzieję, że to mi się już uda dobrze. A w międzyczasie będę musiał szukać takiej części. I tyle. Dobra, działam dalej. Dobrze, drugi blat mam też już gotowy. Słuchajcie, tym razem poszło idealnie. Pełne skupienie i wyszło to bardzo, bardzo dobrze. Tak to wyszło. Tak jak mówiłem, tutaj dłutkiem się nie będę bawił. Zrobię projekt, wydrukuję sobie takie grzybki. To będzie wchodziło tu kawałek w profil. Także fajnie, przyda się jeszcze na przyszłość. I dobrze, co? Blat jest gotowy, za chwilę będę go tu montował na tej części zabudowy. Nie ma co tutaj się za bardzo rozgadywać. Wszystko widzieliście mniej więcej. I no i co? I zaczynamy montaż już samej przykładnicy, nie? Dobra, działam dalej.
We'll be right back.